TVG9. Pewnie nie wszyscy pamiętają, że strajk w sierpniu 80 roku rozpoczął się z powodu wyrzucenia z pracy pani Ani Walentynowicz. I właśnie na tej drobnej ludzkiej kruszynce połamał sobie zęby system komunistyczny. No, tamte wydarzenia były początkiem końca komunizmu, nie tylko w Polsce, ale w całym bloku sowieckim. I obecnie już po śmierci, za przyczyną pani Ani Walentynowicz, rozpoczyna się początek końca tego całego postkomunistycznego układu. Bardzo dziękuję, jestem wdzięczny pani Ani, że nawet po śmierci nam pomaga.